braliśmy udział w takim przeglądzie, nazywał się Szczypiorek w remoncie. Mam gdzieś jeszcze zachowane nawet recenzje z tamtego okresu, gdzie główną atrakcją był Piotrek, który miał lat 13 czy 12 i dawała na tych bębnach. Ja wtedy krzyczałem też do mikrofonu w języku węgierskim. Było dużo motherfucker na przykład, jak taki. Na sam koniec pamiętam własną wersję Slayera, Rain Blood, więc było to wydarzenie. Piotrek dobrze zawsze, znaczy zawsze gdzieś pukał w jakieś tam, nie wiem, fotele, kanapy i tak dalej, więc jakoś tak naturalnie wyszło, że był perkusistą, chociaż też grałem na perkusji. Gdy przychodzili ludzie, krzyczeli, że ma mleko pod wąsem, a gdy kończyliśmy tam, to bisowaliśmy, więc wyglądało to dobrze. Super jak men, z zachwytu skaczę, jakbym był psem, składam się z wody, tłuszczu. No ale pamiętam też granie na tak zwane święto miasta. Tego miasta już nie pamiętam nawet nazwy, gdzie tonęliśmy gdzieś w tych balonikach kolorowych i popcornach i wcześniej z zespołem na przykład Disco Polo, który wychodził i śpiewał swoje pieśni. Bo był taki moment, gdzie hip-hop był bardzo popularny i zapraszało się tych artystów jako taki deser dla młodzieży. No i wychodziło to różnie, no, więc to takie doświadczenia. No ale takie doświadczenia jakby budują, no, jakby stworzyły tą drogą, które no bez tych doświadczeń pewnie nie gralibyśmy tych rzeczy, które gramy dzisiaj i nie omijalibyśmy tych miejsc, które dzisiaj omijamy. Jakie to jest radio? Radio Zachód. Dzisiaj tutaj? Skoczymy. Powiedziałem do 18, 19 jakoś tak. Chłopaki w klasie śnili o tobie. Mieli niezłe osiągi sportowe. Interesowałem się, mając 8 lat, heavy metal. Poprosiłem, bardzo chciałem mieć, nie wiem, koszulkę z Darth Vader później, chyba w 87 roku. Taką koszulkę udało się zdobyć. Jest to taki koncert, który najbardziej zapamiętałem. Nie zapamiętałem koncertu ojca, czy całego tego Jarocina, tylko występ z wybuchami zespołu Wilczy Pająk. Przed refrenem robię pauzę. Nie czuliśmy się nigdy taką jakby częścią środowiska, nie wiem, muzycznego, jakiejś takiej machiny, tylko cały czas takimi, no, cały czas dzieciakami, które zbierają te płyty, mają radość z tego, że koncertują i to może dlatego, no, tak jest jak nie inaczej, a pojawiamy się na różnych festiwalach, pojawiamy się na wywiadach, bo tak czasami trzeba, natomiast mamy swój świat muzyczny, do którego nikogo nie wpuszczamy tak naprawdę. Cała ta otoczka taka, żeby przy okazji też opowiadać, nie wiem, o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, o tym, jakiego ma się psa, jakiego koloru spodnie i gacie, no to nie... To nie przystoi chłopakom młodym, no, po prostu. Nie,
zawsze jest jakiś taki element, żeby jakiś nie wiadomo, jakiegoś takiego stresa, ale taki mobilizujący, taki, że jest oczekiwanie. Im dłuższe jest to oczekiwanie, tym stres czasami potrafi się odłożyć tu i tam, ale zazwyczaj mobilizujący. Jesteście gotowi? Mikrofon w dłoni, pochylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozchód zasłony jak szakos do nogi. Samotny kompol, coś jak Bon Jovi. Nastaw uszy, wracam jak fifonic. Głęboki oddech, coś w stylu jogi. Podejmij teraz na zwyczajne kroki. Niedługo powiesz co. Dobre! Spoko, było poprawnie było. Zapraszam cię u nas. Pozytyw! Ale tu da samo, że to jest fajnie. Niedługo powiesz co chcę zagrać. O mój Boże, siwy jak brat. Nie chcę słyszeć. Bo im starszy, tym lepszy mam smak. Na tych dużych festiwalach, dużych koncertach często są to takie tak zwane showy, czyli człowiek musi wyjść, powiedzieć, podnieść ręce do góry, jest świetnie i tak dalej, ale moim zdaniem najbardziej takich unikalnych, fajnych rzeczy dzieje się w klubach jednak mimo wszystko. Przychodzą na twój koncert, zupełnie inaczej to wygląda w momencie, kiedy jesteś jedną z tam przystawek do jakiegoś wielkiego koncertu. Jesteśmy zespołem, który bardzo konsekwentnie gra tą muzykę, którą lubi, bez jakiegoś takiego podlizywania się publiczności, że nie jesteśmy też showmanami i tak dalej, no to jest to duże wyzwanie przez 45 minut przekonać ludzi, którzy widzą cię na przykład pierwszy raz na koncercie. Nagraliśmy ją na setkę. W sumie tak było, bo ją nagraliśmy na setkę. Teraz pomyśleliśmy, że wymyślimy co innego, aczkolwiek nagrywamy ją w studiu i w sumie nie na setkę. Ale powiedzieć można wszystko, na przykład, że nagrywaliśmy ją w ogrodzie albo w basenie. Tak naprawdę nikt nam nie zabroni tak mówić.